Hejka kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Wiecie, że ostatnio na moim Instagramie, szczególnie po rolkach o czystości, o dziewictwie, wylało się po prostu morze emocji, dlatego właśnie, że promuję czystość przedmałżeńską i że właśnie w ten sposób staram się żyć i czekać z takimi rzeczami do ślubu. Myślę, że to jedynie potwierdza to, jak wielki bałagan panuje teraz w tej dziedzinie, w dziedzinie seksualności. Mamy po prostu jakiś harmider, nie ma w ogóle żadnych zasad obecnie, albo prawie nie ma żadnych zasad, bo jeszcze pewna część żyje właśnie w tej czystości przedmałżeńskiej i jest to dla nich ważne, z czego bardzo się cieszę. Na Instagramie teraz dzień w dzień widzę, bo cały czas tam po prostu te emocje są. Ludziom wręcz oczy na wierzch wyszły, że można chcieć z tymi rzeczami czekać do ślubu, że dopiero po ślubie to będzie. Dla współczesnego człowieka jest to wręcz nie do pomyślenia. Jako dziewica po prostu zostałam wyśmiana. Pojawiły się oczywiście komentarze typu rób co chcesz, to twoja decyzja, twoja sprawa, twoje życie i tak dalej, ale absolutnie w mniejszości. Wiecie co? Zastanowiły mnie ostatnio komentarze typu jesteś chora albo będziesz chora i badaj się, bo przez to, że chcesz żyć w czystości przedmałżeńskiej, będziesz mieć jakieś problemy i będziesz chora. Przez to, że nie śpię z chłopakiem. Ludzie, to ja dawno nie słyszałam takich bzdur, jeszcze nie słyszałam w ogóle, żeby ktokolwiek umarł albo chorował przez to, że żyje w czystości przedmałżeńskiej. Ogólnie obecnie w XXI wieku promuje się tylko to rób ta co chce ta, żyjcie jak chcecie, jesteście wolni, wszystko można, hulaj dusza, piekła nie ma. Życie według zasad jest totalnie wyśmiewane. Panuje relatywizm, czyli każdy ma swoją własną prawdę. Jeden uważa, że to jest prawdziwe, drugi, że to i po prostu czasem nie idzie się dogadać. Uważa się, że nie ma obiektywnej prawdy. Publikując takie treści katolickie na moich profilach, ja wiedziałam, że to będzie wzbudzać jakieś emocje i że będzie się coś w związku z tym działo, jakiś odzew będzie, niekoniecznie przychylny. Nie spodziewałam się jednak, że to będą aż takie emocje. Prawie 200 tysięcy wyświetleń pod rolką o dziewictwie, to mnie po prostu zszokowało. Życie w czystości jest naprawdę piękne i daje taką wolność. Jesteś wolny, nie masz jakichś obrazów w głowie, albo jakichś nawet porównań, że porównujesz jakichś partnerów do siebie, ja w ogóle to byłoby straszne. Piękne jest to właśnie to czekanie na tę jedną, jedyną osobę, właśnie do czasu ślubu. Ja będę dla niego jedyna, a on będzie dla mnie. I wielu z was napisało mi, że gdzie ty znajdziesz takiego chłopaka i tak dalej. Otóż spotykam się z osobą, która uważa tak samo, czyli jednak jest to możliwe. Są jeszcze takie osoby, dla których naprawdę ważna jest ta czystość przedmałżeńska. I myślę, że to jest w pewnym sensie tylko taka wymówka, że nie, teraz się takiej nie znajdzie. Nie będzie to mega łatwe, ale jest możliwe. A szczególnie wytrwała modlitwa, na przykład do świętego Józefa, może naprawdę bardzo pomóc. Z pewnością pomaga. Życie w czystości oczywiście nie jest łatwe, nie będzie do takich należeć. Widzimy sami, mamy wszędzie jakieś roznegliżowane plakaty. Znajdźmy teraz jakiś film, który nie ma scen, że tak powiem, łóżkowych. Profile instagramowe po prostu puchną od praktycznie nagich zdjęć. Albo nawet na ulicy po prostu, jak idziesz sobie na przykład starówką, widzisz jak ludzie są poubierani, niektórzy oczywiście, nie chcę tutaj przesadzać, wiecie o co mi chodzi. Ciężko naprawdę z tą czystością teraz jest. Trzeba o to zawalczyć, to jest właśnie dobre słowo, zawalczyć. Jeśli chodzi o mnie, to wierzę, że Bóg to wszystko pokieruje i umocni mnie, umocni osobę, z którą się spotykam po prostu, żebyśmy dali radę w tym wytrwać, w tym postanowieniu, w tych wartościach i zasadach. Bo tak jak już mówiłam, szczególnie dla chłopaków musi być naprawdę ciężko, jak oni są wzrokowcami i widzą to wszystko, te plakaty, te filmy, te profile i różne inne rzeczy, to naprawdę to jest walka o czystość. Teraz mamy tę walkę. W naszej kulturze obrazów to jest wyzwanie. Ogromny wysiłek właśnie nie tylko dla facetów, ale ja myślę, że to już dla wszystkich po prostu. Warto zaznaczyć też, że czystość, życie w czystości to nie tylko powstrzymywanie się od działania seksualnego do czasu ślubu. Trzeba także zwracać uwagę na myśli, w ogóle na to, czym się karmimy, bo to od tego w sumie zależy, to jest mega powiązane. Nasza wyobraźnia też jest tutaj bardzo, bardzo ważna, żeby na to zwracać uwagę. Wydaje mi się, że teraz, jeśli młody człowiek chce żyć z zasadami, nie tylko młody, ale ogólnie jak chcesz żyć z zasadami, to po prostu chyba trzeba się przyzwyczaić, że będzie się wyśmiewanym. Ten świat jakby nie akceptuje zasad, nie akceptuje teraz wartości. To przykre w sumie, ale zobaczcie, w Biblii przecież mamy, Jezus powiedział, że będziemy prześladowani i że ten, kto wytrwa, to będzie zbawiony. I myślę, że tego trzeba się trzymać, o tym sobie przypominać. Każdemu z nas życzę tej wytrwałości i odwagi też, żeby świadczyć o naszej wierze, o naszych wartościach. Też oczywiście nie chcę w tym filmiku robić z siebie jakiegoś męczennika, bo to nie o to chodzi, ale chciałam się z wami podzielić tymi przemyśleniami, bo ostatnio po tych rolkach po prostu miałam tak po prostu głowę zapchaną różnymi przemyśleniami na ten temat, także musiałam się z wami tym podzielić. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostawicie łapkę, komentarz, jakieś swoje doświadczenia, przemyślenia. Widzimy się też na Instagramie, wkrótce nowe rolki o męskości, o kobiecości, o komunikacji i wiele, wiele innych. Zapraszam do śledzenia, dziękuję za wszystko, za wszystkie wiadomości, za wasze wsparcie, jesteście po prostu kochani, bardzo po prostu jesteście mi bliscy. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnych materiałach już wkrótce.